Już za parę chwil rozpocznie się ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Na tym etapie nie ma już miejsca na błędy. Obie reprezentacje prezentują wysoki poziom i na pewno czeka nas dobre spotkanie. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. Klasyczna wersja 4-4-2. Podział zadań zrównoważony, a każda strefa boiska obstawiona w zasadzie równomiernie. A przewagę w obronie albo w ataku zapewnić mają mobilni zawodnicy drugiej linii, na których barkach spoczywa być albo nie być akcji ofensywy. Spójrzmy, jak prezentuje się skład Hiszpanów. Strzela! Fantastyczna interwencja! Absolutnie klasa światowa! Jak on to wyjął? Przecież ten strzał wydawał się nie do obrony. Czapki z głów przed bramkarzem. Wykonał pierwszorzędną robotę. Tomasz Pędziora. Dośrodkowuje. Teraz szansa na prowadzenie. Mają teraz trochę miejsca. Thiago Alcantara w tempo. Wciąż się przesuwają do przodu. Saul. Saul! I mamy rzut rożny dla Hiszpanii. Thiago Alcantara z rożnego w pole karne. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Carvajal. Asensio. Busquets. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Przywilej korzyści, Polacy wciąż przy piłce. Będą szukać teraz okazji do kontry. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Sergio Ramos oddala piłkę. Sergio Busquets. Zobaczmy, Hiszpania atakuje. Może zdecydować się na strzał. No, dosłownie kilka centymetrów zabrakło do szczęścia. Przemysław Frankowski. Robert Lewandowski. Brawo, czyste, udane wejście na skrzydle. Thiago. Marco Asensio. Thiago. Rodrigo Moreno. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Lewandowski. Groźnie, ale zdążyli na czas. Jordi Alba. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Zieliński. Linetti. Robert Lewandowski. Szansa na objęcie prowadzenia. Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Niemal wjechał z tą piłką do bramki. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Ucieszony trener Polaków, bo jest się z czego cieszyć. To prowadzenie pozwoli uporządkować grę. Piłka znowu w grze. Reprezentacja Polski prowadzi. Azpilicueta, Sergio Busquets, Rodrigo Moreno, Thiago. No, może być groźnie. Sędzia pokazuje aut dla Polski. Kędziora, Linetti.
Lewandowski. Okazja Lewandowskiego. Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Dośrodkowanie z rzut rożnego. Centruje z rogu w pole karne. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Thiago. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć? Świetnie przejął to prostopadłe podanie. Hiszpanie rozpoczną grę od rzutu rożnego. Z narożnika, krótko po ziemi. Wykłada piłkę koledze. Sergio Ramos. Saul! Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Carvajal. Sergio Busquets. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Nieudane podanie Alcantary. Miał świetny pomysł, lob do wychodzącego kolegi. I Łukasz Piszczek oddala zagrożenie. Saul. Thiago Alcantara. Kędziora dobrze to przeczytał. Przeciwnik chce wymusić błąd. Bartosz Kapustka. Linetti. Strata piłki. Robert Lewandowski przed szansą. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Strzał z bliska i bramkarz musiał skapitulować. To było praktycznie nie do obronienia. Zobacz, jak dobrze strzelec wybrał moment, w którym uderzył piłkę. Golkiper akurat przenosił ciężar ciała i nie mógł zareagować. No i prowadzą w tym spotkaniu 2-0. Sergio Ramos. Thiago. Marco Asensio. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Maciej Rybus. No, kto przejmie tę piłkę? Saul. Carvajal. Fantastyczna pierwsza część meczu ćwierćfinałowego. Nie wierzę, Jacek, by cokolwiek mogło stanąć im na drodze do półfinału. Sędzia dał znaki, Hiszpanie rozpoczęli drugą połowę. Thiago. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Lewandowski. Niestety, stracił piłkę. Precyzyjne podanie górą nad obroną. Świetne! Zbiega teraz w pole karne. Rodrigo Moreno. No, nie ma bramki. Mało brakowało. Ładnie uderzył technicznie. Z tej odległości nie powinien się pomylić, ale jednak minimalnie niecelnie. Rozrzucenie do boku. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu.
No, bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć bramkę i wspomóc zespół w wypracowaniu zaliczki przed drugą odsłoną tego meczu. Rodrigo Moreno, Marco Asensio, prostopadle za linię obrony, dośrodkowuje. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Kędziora. Grając piłką, zmuszają rywala do Lewandowski. Niestety zmarnowali okazję, ale w sumie mogą sobie na to pozwolić, bo przecież prowadzą. Ponownie celnie podaje. Carvajal, Suso. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Uderzenie w stronę bramki. I będzie rzut rożny. Thiago Alcantara z rożnego w pole karne. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Koke. Saul. Obrońca blokuje tę centrę. Minęło 15 minut drugiej połowy. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Ma na skrzydle dużo swobody. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Saul! Brawo, brawo, brawo za tę interwencję. Obrona wybija, będzie rzut rożny. Alcantara w pole karne. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Dobra akcja skrzydłem, szansa na dośrodkowanie. Saul. Wymieniają piłkę między sobą. Thiago wykłada piłkę koledze. Lewandowski, Łukasz Teodorczyk, Linetty niedokładnie. Saul, czy dojdzie do tego prostopadłego podania? No, obrońcy się pięknie spisali. Ten spalony był naprawdę minimalny. Chociaż i tak nie było większych szans na akcję bramkową. Tak, zdecydowanie potrzebują trochę świeżej krwi, jeśli chcą w tej drugiej połowie doprowadzić do wyrównania. Ależ pechowe podanie i strata. Jordi Alba. Saul. Williams. Sergio Busquets. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Robert Lewandowski. Łukasz Teodorczyk. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. Sergio Busquets. Carvajal. Saul. Jordi Alba. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Centruje w pole karne Koke. Milimetry ponad poprzeczką. Gdyby udało mu się uderzyć nieco niżej. Grzegorz Krychowiak. Bartosz Kapustka. Łukasz Teodorczyk. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie. Czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Teodorczyk ma szansę. Nie ma gola, poprzeczka, piłka nadal w grze. Gol! Rewelacyjnie to zrobili, kibice szaleją. Po interwencji przy pierwszym strzale piłka wróciła do gry i przy dobitce bramkarz był już bezradny.
No, kopnięcie z woleja, bajeczne. Od takich goli dostaje się skrzydeł. Ciekawe, czy pójdą za ciosem. No dobrze, obejrzymy teraz tę bramkę pokazaną z innego kąta. Radość trenera mówi wszystko. Tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas. Wznowienie od środka, a tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Carvajal. Sergio Busquets. Thiago. Saul. Thiago. Ten lob się nie udał. Piłka padnie łupem bramkarza. No, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Będzie strzelał. No i szykują się do wykonania rzutu rożnego. Rzut rożnego w pole karne. Grzegorz Krychowiak. Bartosz Kapustka. Łukasz Teodorczyk. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył. Strata piłki. Sergio Ramos. I Krychowiak przejmuje to podanie. Lewandowski. Teodorczyk. Strzela! Fantastyczna interwencja! Absolutnie! Klasa światowa! Jak on to wyjął? Przecież ten strzał wydawał się nie do obrony. Czapki z głów przed bramkarzem. Wykonał pierwszorzędną robotę. Bartosz Kapustka. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Okej. Koniec spotkania. Pewna wygrana 3-0. I już za nami spotkanie ćwierćfinałowe Mistrzostw Europy zakończone pięknym zwycięstwem zespołu. Świetnie się pokazali, dobrze rozegrali ten mecz taktycznie i teraz zagrają w półfinale. To spotkanie...